Chciałem dodać kilka słów wyjaśnienia, bo na początku nie ma dźwięku. Wracając ze sklepu miałem dość nieprzyjemną sytuację. Skręcając w lewo w drogę jednokierunkową, trafiłem na pojazd, który jechał pod prąd. Kierowca nie chciał cofnąć, zaczął mrugać awaryjnymi. Jak wysiadłem i pomachałem, żeby pojechali i nie blokowali drogi, to wysiadł do mnie pasażer i zaczął mi grozić, pytać, czy mam jakiś problem i tak dalej. Uciekłem do samochodu i szybko się schowałem, bo się po prostu przestraszyłem. Nie chciałem się awanturować. Chciałem po prostu pojechać, co widać, jak zjechałem już do prawej, aby po prostu dać sobie spokój. Jednak pan miał inne plany, resztę już słychać. Nagrywanie dźwięku jest włączone. Rozpocznij nagrywanie wideo awaryjnego. Co? Gdzie ty jedziesz? No bo jechał w jednokierunkową. Ale gdzie ty jedziesz teraz? Do domu, bo w sklepie byłem. Jedź. Dobrze. I to na policję dzwonisz? Że, że wjeżdżacie pod prąd, tak? Tam ma... Zakończono nagrywanie. Słucham? Jest to brudzia? Ale tam jest znak. Ale tu jest to brudzia? Ale tam jest znak. Jest to brudzia? Co ty mówisz? Według mówisz ślizgaliśmy? Co ty do mnie mówisz, człowieku? Po polsku mów. Słuchaj, nie stawiaj się. Ale ja chcę po prostu jechać. Ale wjeżdżacie w jedną... Co jest, kurwa? Jednokierunkowa jest. Nie. Zostawiło blachy. Dobra, ja dzwonię na policję w takim razie. No to dzwonię.